ponieważ miałam na niej bardzo dużo znajomych, którzy mieli o niej bardzo dobre zdanie. I szłam do miejsca, w którym znałam ludzi, a tym bardziej jeszcze chodziłam wcześniej do akademickiego liceum ogólnokształcącego, więc jakby kontynuowałam naukę w tej samej szkole. Wybrałam Nowe Media dlatego, że to jest kierunek rozwojowy, na którym mamy bardzo dużo możliwości i nie siedzimy przy słowie poza biurkiem, tylko cały czas działamy. Jesteśmy kreatywni, robimy coś poza zajęciami takimi standardowymi w szkole. Nie siedzimy w ławkach, wychodzimy poza ten taki zwyczajne wyobrażenie edukacji. Na Nowych Mediach na pewno zgłębiłam wiedzę historyczną dotyczącą mediów, kulturoznawstwa, poznaliśmy nowe ciekawostki, jak wygląda to w innych krajach i rzeczy, które dla nas są absurdalne, bądź na przykład nie zwracamy na nie uwagi, w innych kulturach są bardzo ważne, to też jest ciekawy aspekt edukacji i wielu rzeczy technicznych, takich jak montaż wideo, kurs operatora kamery. Moim ulubionym wykładowcą jest dr Kansy, z którym mieliśmy między innymi wstęp do medioznawstwa, gdzie poznaliśmy historię powstawania mediów. Dr Kansy jest osobą pełną pasji, prowadzi swoje zajęcia z pełnym zaangażowaniem, a poza zajęciami jest otwarty na rozmowy i dyskusje ze studentami, zawsze znajduje dla nich czas. Miło wspominam te zajęcia, teraz aktualnie mamy z doktorem Kansym proseminarium i te zajęcia potwierdzają moje wnioski wysnute na temat jego osoby. W wyborze kierunku studiów warto kierować się swoją pasją. Nie należy spełniać oczekiwań rodziny, przyjaciół i słuchać się ich zdania. Trzeba robić to, co kochamy i co chcemy robić w przyszłości, bo jeśli będziemy kochać to, co robimy, nie przepracujemy ani jednego dnia. Po zakończeniu studiów licencjackich na pewno chcę kontynuować naukę. Aktualnie staram się też doszkalać, biorę udział w projektach organizowanych przez uczelnie, na przykład jak różnego rodzaju szkolenia. I na razie moja przyszłość rozwija się tak dynamicznie, że nie jestem w stanie powiedzieć, co chciałabym robić, ale na pewno chcę działać. Na przykład pizza hawajska to jest hybryda kulturowa. Ananas jest z Hawajów, a pizza jest typowo włoska. I to jest hybryda kulturowa. Taka najbardziej podstawowa, wyróżniona. Doktor Ligor jest na pewno dumny.